Studia w sprawie wydzierżawienia części działki 342-345 referuje pani przewodnicząca. Proszę Państwa, ta sprawa jest znana Państwu, ponieważ podejmowaliśmy w tej sprawie uchwałę w kwietniu 2013 roku, opiniując negatywnie zamierzenie realizacji koncepcji zagospodarowania realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych z uwagi na brak gwarancji, że ten teren w przyszłości, to znaczy w momencie otrzymania dzierżawy ten teren przez tandetę nie będzie wykorzystywany w innym celu. Wydział Skarbu ponownie zwrócił się do nas z prośbą o przeanalizowanie sprawy w świetle pozytywnej opinii Biura Planowania i w związku z tym komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję wydzierżawienia na czas nieoznaczony, co jest bardzo istotne, części działki 322 przez 45 o powierzchni 2652 metry kwadratowe pod warunkiem umieszczenia w umowie dzierżawy na czas nieoznaczony zapisu, iż nie dopuszcza się sposobu użytkowania terenu niezgodnie z zapisami MPZP obszaru Błaszowska Krzywda oraz załączoną do wniosku koncepcją zagospodarowania terenu wariant A przed terminem rozpoczęcia realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych zgodnie z wytycznymi Wydziału Kształtowania Środowiska skierowanymi w piśmie z dnia 26 kwietnia 2013 roku do Wydziału Skarbu Miasta. Niestety nie podajemy sygnatury pisma, tylko musimy przywołać datę i adresata, ponieważ Wydział Kształtowania Środowiska po prostu nie wprowadził do dziennika tego pisma. O co chodzi? Wiadomo wszystkim, że teren ten jest wyjątkowo atrakcyjny, a przede wszystkim przewidywany jako całość, ponieważ część tej działki stanowi stan Płaszowski i jest to bardzo istotne miejsce z uwagi na przewietrzanie Krakowa, a także ochronę, ścisłą ochronę zwierząt, mianowicie ptaków wodnych, które przebywają na terenie tego stawu. No i garb i płacie. Ponieważ tandeta się stale, że tak powiem, obszarowo poszerza i zbliża do tego stawu i od strony powstańców śląskich, to już prawie do brzegu dobiła i ciągle jest ekspansywna, więc właśnie podejrzewamy, bo ten teren był przez 10 lat użytkowany, o którym mowa w tej uchwale, 10 lat użytkowany bezumownie. I oni nie wiem, co oni tam robili, ale wszystko jedno, korzystali bez umowy i zdegradowali go. I Wydział Ochrony Środowiska w związku z tym wycofał się z tworzenia użytku ekologicznego na tym obszarze. No, stała się wielka szkoda, ponieważ Rada Dzielnicy parę lat temu na podstawie po prostu wniosku panów i Towarzystwa Ornitologicznego wnioskowała o utworzenie użytku ekologicznego, no, ale okazuje się, że inwestor był bardziej operatywny od pracowników Urzędu Miasta, skoro mogli 10 lat bezumownie użytkować ten teren i doprowadzić do pełnej degradacji. No więc w związku z tym zawarliśmy taki warunek. Z tym, że mówimy o wariancie A, bo
zarówno po analizie tej koncepcji, zarówno biuro planowania, jak i Wydział Kształtowania Środowiska akceptuje właśnie danie. Dziękuję. Proszę Państwa, ja chciałem tylko dodać, że jest pozytywna opinia zarządu. W tej sprawie też to analizowaliśmy, jest to dodatkowo też mój okręg wyborczy. I tak, negatywna poprzednia opinia, myślę, że na ten czas słusznie podjęta. Po powtórnym zwróceniu nie bardzo jest jak to obronić z prostej przyczyny. Nie chciałbym, proszę Państwa, żeby my jako dzielnica pojawili się w mediach, że otóż to dobra tandeta chciała dla mieszkańców tego miasta, naszej dzielnicy zrobić piękny skatepark, miejsce zabawowe, przystań dla żeglugi, a tu zawistni radni z Młodaczykiem na czele nie zgodzili się na to, żeby i oni mogli tam te 1 000 000 złotych czy kilkaset tysięcy wydać dla mieszkańców tego miasta. Te obostrzenia powodują to, że trzeba tą koncepcję, którą oni przedstawili, zrealizować. Wydaje się, że jak rozmawiałem z panem prezesem, bo zadzwoniłem do pana prezesa tandety, że faktycznie miałem na celu, nie powiedział wprost, że tego nie będą realizować. My jakby można powiedzieć między słowami wiadomo, że im chodzi o to, żeby mogli korzystać z tego terenu. Ten teren jest przeznaczony w miejscowym planie pod sport i rekreację. Nie mogą na inny dostać i dodatkowo dostaną też szczytami wydzierżawione też na sport i rekreację. Naszym zadaniem będzie przypilnować to, żeby oni to po prostu realizowali i wpisali. I wpisane zostało, ja rozmawiałem z panią dyrektor skarbu, żeby te nasze uwagi wpisane zostały do umowy. Żeby ona w każdej chwili tą umowę wypowiedzieć, bo na czas nieokreślony daje to, że można wypowiedzieć 3-miesięcznym okresem. Dodatkowo, żeby zobowiązać ich terminowo, i tu miała już Wydział Skarbu prowadzić, żeby terminowo zobowiązać ich jakiś okres, nie wiem, 2 lat na przykład do realizacji tych zamierzeń, które dostają tam. No, można powiedzieć, że wszystkie opinie są pozytywne, jeśli będą chcieli to zrobić, bodajmy 30 czy 40% tego zrealizowali, to i tak byłby sukces. Tyle. Panie. Czy mi się wydaje, że wczoraj na komisji mówiliśmy to właśnie o tym, żeby uchwały pisać też okres, który mają zrealizować tą możliwość. No, nie jest umowa Wydziału Skarbu, to przewiduje. Ona to przewiduje. Tak, naturalnie. Już w tej chwili to nie jest tak, że oni dostają na konkretny cel od koncepcji. Tylko ma wyraźnie. Napiszmy poprawkę, żeby okres realizacji do 3 lat, czy do 2 lat, żeby zrealizować ale okres. To wynika z ustawy. To nie jest, dalej było właśnie przez to podwór tak zawalony, a teraz musi być przeznaczenie napisane i termin realizacji, to pilnuje Wydział Skarbu. A proszę Państwa, no obostrzenia są zarówno wynikające z wytycznych miejscowego planu, bo to rzeczywiście podlega staw ochronie prawnej i oni tutaj wydział nie tylko wytyczne planu, ale także Wydział Kształtowania Środowiska właśnie określa warunki między innymi pisze, ja nie będę całego czytać, w związku z tym zakazuje się w ogóle zakazuje się prowadzenie terenu. Wnioskowana do dzierżawy część działki w znacznej części została przekształcona i straciła wysokie walory przyrodnicze. Wobec powyższego dopuszczamy możliwość dzierżawy części nieruchomości na cele rekreacyjno-sportowe, wariant A, pod następującymi warunkami. Teren winien pozostać nieogrodzony. Należy uniemożliwić migrację pasów na tereny zajęte pod urządzenia sportowe rekreacyjne, zachować wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie odczynny, urządzenia sportowe wkomponować w istniejącą ziemię wysoką, do zagospodarowania zielenią stosować gatunki rodzime zgodnie z siedliskiem na wiasie wierzba oka wiąz. Niedopuszczalne jest wprowadzanie roślin iglastych
i obcych rodzin i rodzinnej klasy. Okej, okay. Mam tylko, znaczy, jeśli można uzupełnić, na pewno mamy jedną pewność, że póki jest miejscowy plan, że nic tam żadna kubatura nie powstanie, czyli nie dostaną telegram, są będą coś dostać. Natomiast co tam będzie z tym, to też do końca nie wiem. Jeśli chodzi o realizację tego procesu, piszą tam po prostu pytania z góry? Napisałem, ale... Proszę. Tak na szybko. Do paragrafu warunkiem pozytywnej opinii. To jest na końcu się. Czy... No, czyli dopisuje się do umowy dzierżawy zapisu dotyczącego maksymalnego czasu realizacji inwestycji do czego? Tak, dobrze. Szczerze, spokojnie. Okay. Czy ktoś jeszcze pisze poprawkę? Czyli głównie idea jest taka, żeby dopisać, że okres maksymalnej realizacji inwestycji jest 3 lata. Nie realizacji inwestycji. Tak. Czyli mają tą koncepcję, panie Basiu, tam trzeba 1 000 000 zł wydać na tą koncepcję, co najmniej jakby chcieli to zrealizować ze skateparkiem, z przystanią, etc. 3 lata mi się wydaje, że jest dobrym okresem. Nie za długo? Nie. Jak daj Boże, żeby to zrobili w 3 lata. Znaczy, jak im zależy, to zrobią wcześniej. Ale to jest montaż, jakiś montaż finansowy. Czy ktoś jeszcze pisze poprawkę? Nie. W związku z tym głosujemy poprawkę pana Jacka, żeby dopisać, żeby maksymalny okres realizacji inwestycji był 3 lata. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta przez Radę i głosujemy uchwałę wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały do druku nr 5 wraz z przyjętą poprawką? Kto jest za? 17. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 17 za, tak? 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę wraz z przyjętą poprawką.